dojeżdżała do mnie z twarzą zwykła flądra, ordynarna bramabutra. Sztuka żywego słowa, choć w dzisiejszych czasach jakby mniej zauważalna pośród innych dziedzin, ma nadal swoje święta. Niewątpliwie jednym z nich jest ogólnopolski konkurs recytatorski, do którego mysłowickie eliminacje odbyły się 13 kwietnia w kultowym Kinoteatrze Znicz. W konkursie można było recytować, ale także inscenizować teksty lub śpiewać poezję. Jak przekonywali jurorzy, dobrze opanowana sztuka recytacji jest niezmiennie bardzo przydatna. Taki udział w konkursie daje możliwość naprawdę szerokiego zrealizowania się później w różnych zawodach, czy to konferansjera, czy prezentera telewizyjnego, czy radiowego, albo po prostu możliwość występowania jako polityk. Też siła przekazu jest rzeczą niezwykłą. Umiejętności władania słowem oceniało jury w składzie Adam Radosz, Jacek Turalik i Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Prócz ocen nie brakowało także i rad. Jak więc umiejętnie władać słowem? Dobór tekstu do tego, co się sobą reprezentuje, jakim się jest i wtedy ten tekst też dobrze dobrać do siebie, aby nie był on w sprzeczności z daną osobą, która mówi, a później praca nad dykcją, emisją, ekspresją tekstu, bo to jest jakby najważniejsze. I to też nie poprzez krzyk, ale poprzez właśnie zrozumienie tekstu. Już zrozumienie tekstu powoduje dobrą interpretację. W konkursie brali udział zarówno dorośli, jak i młodzież. Od kilku lat się tak tym zaczęłam interesować. W podstawówce mnie pani zaczęła brać na konkursy i od tego czasu mi się to po prostu od pierwszego konkursu, od pierwszego występu ze szkolnego teatru mi się to tak bardzo spodobało, że teraz cały czas chcę w tym dalej działać, dalej to robić. Bardzo lubię te występy, bardzo lubię zapoznawanie się z tymi tekstami, interpretowanie ich i sprawia mi to po prostu niesamowitą frajdę. Laureatami w kategorii recytacja młodzież zostali Weronika Michalik, Sonia Stanisławska, Marta Gierszner i Nadia Klimowicz, a w kategorii recytacja dorośli Hanna Rams, także w kategorii wywiedziona ze słowa Adela Mor i Bartłomiej Wieczorek. Teraz czas na etap wojewódzki, a w końcu ogólnopolski. Jako jurorzy wybraliśmy tutaj kilka osób, którzy będą uczestnikami dalszego etapu. I te osoby rzeczywiście zrobiły na nas ogromne wrażenie. Mogę powiedzieć, że w jednym przypadku miałam rzeczywiście ciarki na plecach. Wiele emocji, bardzo przekonująca recytacja. Więc sądzę, że zobaczymy te osoby na kolejnych scenach, a może i na scenach teatralnych.